Bo pan na przykład mówi, że Sejm to nie jest miejsce, żeby te święta święcić, ale na przykład już przeciwko choince, przeciwko świętom katolickim, przeciwko opłatkowi Sejmie nie słyszałem, że pan protestował. To prawda. Jestem zwolennikiem organizacji uroczystości opłatkowych w Polsce. Czyli opłatek tak, hanuka nie. Trochę tak. To nie jest konsekwentne. Dlaczego? Właśnie nie wiem, dlaczego pan jest nie. Jestem chrześcijaninem i popieram swoje święta. To proste. Tak samo jak Żydzi w Izraelu popierają swoje święta, a nie nasze. Proszę pana, to, że pan jest chrześcijaninem... I, i tak samo jak święto... muzułmanie popierają swoje robienie ramadanu, a nie procesji Bożego ciała. To jest zupełnie oczywiste. Pan mnie rozlicza z czego? Z, nie, przepraszam. ja pana nie rozliczam, że pan... Liberalizmu, światopoglądowego popierania wszystkich religii naraz. Na nie... To proszę zaprosić <coughs> jakiegoś masona, a nie mnie. Ja pana nie rozliczam z tego, że pan nie świętuje ramadanu. Albo, że pan, nie wiem, nie świętuje Hanuki. Tylko pytam, dlaczego jako wicemarszałkowi panu to przeszkadza w Sejmie? Ja uważam, że to jest niepotrzebne i nie rozumiem, po co ktoś to organizuje. Wydaje myślę, mi się, że to, to jest taki, doskonale jak pan ktoś rozumie, mówi, virtue signaling. Po to, żeby mieć poparcie w ambasadzie Izraela. No tak? i Myślę, że wie pan, poparcie w ambasadzie Izraela to jest absolutnie ostatnia rzecz. Na I w ambasadzie amerykańskiej. Na którą można liczyć. Ja nie wiem, czego... Czego chcą organizatorzy? Ale mnie osobiście zupełnie to nie przeszkadza. Uważam, że. że, że... No pan redaktor jest trochę znany ze swojego filozofii. Nie, ale wie pan, co mnie na przykład zupełnie by nie przeszkadzało? Yy, to samo, gdyby to dotyczyło świąt muzułmańskich. Bo ja uważam, pan, myślałem, że tutaj pan to jako. chyba się nazwa indyferentyzm. To pan ją ma. Nie. W tej sprawie. Absolutnie nie. Ja nie jestem indyferentny religijnie. Ja uważam po prostu, że w wartości religijne, wiara, wyznanie Ja Uważam, że jest... każde wyznanie zasługuje na szacunek. Właśnie. Natomiast nie każde y, musi mieć swoje uroczystości e, w Sejmie. Ponadto z rozmów z ludźmi, którzy znają się na judaizmie, dowiedziałem się, że zapalanie świec hanukowych nie jest uroczystością religijną, tylko jest właściwie takim obrzędem polityczno-historycznym. Tak, jest... y, przypomnijmy, że współorganizatorem tego wydarzenia była y, organizacja, sekta czy stowarzyszenie tak jak Habat Lubawicz, które nie jest w ogóle zarejestrowanym związkiem wyznaniowym w Polsce. Więc właściwie pytanie, kim marszałek bez... Hołownia robił tą y, imprezę. E, zwracam też uwagę, że na y, drugim zapaleniu świec hanukowych stawiło się znacznie więcej aktorów niż na pierwszym i moim zdaniem to była bardziej impreza polityczna niż w ogóle religijna. W... No dobrze, sam... To też musimy mieć jakiś umiar sam, w przestrzeganiu zasad innych religii. Sam Grzegorz Brown, który tam później wparował... Tego z... nie popierałem. Bo gaśnicą i napada na ludzi. Że nawet Grzegorz Braun skrytykował później, że użył gaśnicy proszkowej. Hmm? Pan mówił tak, wyrządził krzywdę nami, wyborcom Konfederacji, nadwrażając nasze dobre imię tym swoim chuligańskim czynem. Tak. No ale nie chciałby go pan ukarać za chuligańskie No jak to? nie? Przecież zawiesiliśmy Grzegorza Brauna. No na czym polega zawieszenie? Na tym, że nie występował z wspólnicy sejmowej. A w tej zawieszony. chwili jest już odwieszony. No tak. No tak. A no, pan to... redaktor tobie go na całe życie za to zawiesił, tak? Proszę pana, ja na szczęście nie stoję przed takimi dylematami. No, my pan, Bóg, i bo pan Bóg mnie nie pokarał, żebym został miną. politykiem. Natomiast teraz władze niepartyjne, tylko państwowe go chcą rozliczać, bo już zdaje się prokuratora postawiła mu całą listę zarzutów. Tak. I nie za to jedno wydarzenie, tylko nagle sobie prokurator przypomniał, że jeszcze Grzegorz Braun wynosił choinkę LGBTQ unijno-kodowską z krakowskiego sądu, tak jakby ona tam była do orzekania potrzebna. I jeszcze Grzegorz Braun zrobił wiele innych bardzo zadaniem prokuratora złych rzeczy, o których po grudniu prokurator sobie przypomniał. Tak Cóż bo, za paradoks. Nie, bo po prostu oni zebrali wszystkie i uznając... Wyciągnęli swoje... wszystkie papiery zdaniem, na Grzegorza Browna, moim, na które mieli nasze. Ale moim, moim zdaniem akurat słusznie, że jak już się raz... Na ale. każdego z nas powinna być taka teczka, że wyciągane jest, jak zrobimy coś przeciwko ale jeśli Nie, jest, jeśli jest głosowany wniosek o uchylenie immunitetu, to pan jako prawnik, nie doszło, ale prawnik... No nie, ale my to bez właściwości. Przecież wie, że uchylamy immunitet nie tak w ogóle w całości, tylko w jednej sprawie. No i oni w siedmiu tam wnioskowali. Tak. Jaki to ma sens? No tak. To wcześniej nie wiedzieli, że taki nie Taki, że teraz można postawić mu zarzuty, jeśli uzna prokuratura za stosowne. A wcześniej też mogła, tylko nie wnioskowała. Jest tu jakaś niekonsekwencja, Nie, prawda? Wie pan, jak działa polska prokuratura. A może jest trochę tak, że jak Grzegorz Bran podpadł pewnie na określonej ambasadzie, to prokuratura wzięła się do roboty i wyszykowała wszystkie zarzuty razem wzięte. Wie pan co? Nie wiem, co zrobiła prokuratura w tej sprawie. Znaczy, dla jakiego powodu to zrobiła prokuratura. Zastanawia mnie raczej pańska niekonsekwencja niż yy, prokuratury. Mi się wydaje, że każdy już zrozumiał mniej więcej, na czym polega moja prokuratura. A myślę, mam wrażenie, wie pan doskonale, że, 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 że to jest na przykład ta różnica między panem a, a pańskim kolegą Sławomirem. Cenem, bo on dużo chętniej mm, pozbyłby się Grzegorza na raz na zawsze z, z konfederacji. A pan, rozumiem, czeka na to, aż, aż tego Brauna wreszcie wsadzą do więzienia i problem się sam rozwiąże. Mam nadzieję, że nie wsadzą Grzegorza Brauna do więzienia. Nie, to dla nie, was nie byłoby złoto. Skazany. to dla was byłoby złoto. Skazany Braun nie może być posłem, ale wy wtedy czerpiecie korzyści z tego, bo wam posła skazali. Ja awesome. muszę się przyznać do jednej korzyści, która mogłaby nastąpić w wypadku skazania Grzegorza Brauna, a mianowicie straciłby mandat poselski i posłem zostałby Tomasz Buczek, działacz ruchu narodowego, nasz lider na Podkarpaciu. Ale nie jestem ani nie jesteśmy aż tak małostkowi, ha, żeby, sko... żeby na to liczyć. Także liczę, że prawnicy z prokuratury zrobią słabą robotę, a prawnicy Grzegorza Brauna zrobią dobrą robotę i że to się skończy jakimś totalnym to jest... kapiszonem. Znaczy wie pan, bo... Znam pana chyba wystarczająco dobrze, by zaryzykować tezę, że pan w najmniejszym stopniu nie zgadza się z Grzegorzem Braunem, z jego zarówno poglądami, a już zwłaszcza z ekspresją. Ale rozumiem, że pan jest w takiej pułapce, w której też tkwił Jarosław Kaczyński przez lata, bo Kaczyński uważał, że na prawo od niego nie może po powstać żadna partia. I wy się bardzo boicie, że na prawo od was powstanie partia Brauna z Korwinem, ona będzie słaba, ale wystarczająco silna, żeby wam podbierać posłów, żeby was podgry... może nie posłów, tylko głosy podgryzać was. No, to już się wydarzyło. Na przykład w wyborach parlamentarnych powstał PJJ, z ja, się w słabo udało, to... samorządowych jeden... się na przykład tam, gdzie ja za to odpowiadam, czyli w Stoku, I przez to, że mieliśmy osobne listy, straciliśmy kilka mandatów. Ten PJJ to był 1%, zdaje się, tak? No, z półtora. Akurat tyle, co w niektórych okręgach brakowało, żebyśmy brali kolejne mandaty poselskie. Więc tak, to jest wyzwanie. Po to, żeby nie było pięć list podobnych, tylko żeby była jedna. Czyli lepiej zatrzymać Browna? I nie ryzykować powstania na prawo od was czegoś, tak? Niż? Niż na przykład y, pozbyć się Brauna i tak jak mówi, jak was namawia do, do, do tego Sławomir Męcen, jak mówi to jeszcze głosnie. A skąd pan redaktor wie, że Sławomir Męcen nas do takiej rzeczy namawia? No, ja tego to, nie potwierdzam. Wiem to, choć że on sam to mówi, więc wie pan, to ja nie wiem... Y Czemu, cze, czego pan nie potwierdza. Nie potwierdza pan tego, co on sam publicznie mówi. To ciekawe. E, <laughs> e, ale rozumiem. <laughs> ale on to mówi, a jeszcze głośniej mówi to przemysł Wippler. Przemysł Wipler powiedział, że chciałbym, żeby już żeby, żeby Brown został w Konfederacji. Ja, żeby była jasność, nie znam wczorajszych wypowiedzi wczorajszy, pana Wiplera. Prze, prze, przemysł Wippler ma w każdej sprawie wszelkie możliwe zdanie. Nie. Nie, wyraził bardzo jasne w debacie pro-life. Mhm. No dobra, pro-life może jest, ale tak poza tym w każdej sprawie ma każde możliwe Ale okej, okay, nie? nie bronię. Każdy, Zostawmy każdy ma prawo artykułować swoje. Pytam plon. o to, bo, bo, ale to jest pytanie tak naprawdę o strategię. waszą. to pan redaktor, czy Waszą. Warto, pańsko. żeby Grzegorz Baran był w konfederacji. Ja mówiłem wielokrotnie, że tak. Dlaczego? Jaki to jest walor? E Konfederacja opiera się na tym, że jest sojuszem wielu liderów. Nie jest formacją wodzowską, jest sojuszem wielu środowisk, wielu liderów. Każdy z tych liderów ciągnie trochę innych ludzi za sobą, trochę inną grupę wyborców i powoduje, że ten projekt jest stabilny. Gdybyśmy mieli jednego lidera i reszta byłaby statystami, naśladowcami, to po pierwsze, moim zdaniem, nie przekroczylibyśmy progu wyborczego. Po drugie, być może już zostalibyśmy rozwaleni, bo gdyby można było uderzyć w jednego i rozwalić Konfederację, moim zdaniem już by to nastąpiło. Konfederacja tak się składa, że ma taką naturę, że nie wiadomo w kogo tu uderzyć, żeby nas nie wzmocnić.